prasy wojennych zdarzeń. W połowie września 1943 roku Jan Piwnik Ponury postanowił przeprowadzić kolejną koncentrację podległych sobie oddziałów. Termin wyznaczono na 16 września. Partyzanci podczas leśnej uroczystości mieli otrzymać sztandar. Im bardziej jednak zbliżał się termin, tym częściej do Ponurego dochodziły informacje o planowanej przez Niemców kolejnej obławie na jego zgrupowanie. Nie wszystko rozumiem z tych meldunków, ale powolutku. Jeszcze raz. Koncentracja miała być 16 września. Ale już 13 września wydzielony oddział markuje odejście całości, więc... Więc Ponury uznał, że doniesienia wywiadu są prawdziwe i postanowił wprowadzić Niemców w błąd. Zamarkował odejście oddziałów na inny teren. Czego pan w tym nie rozumie? Jakoś tak nie wszystko mi się układa. Te daty niekoniecznie są poprawne. Panie kapitanie, jak będzie się pan zastanawiał nad każdym drobiazgiem, to nigdy nie dojdzie pan do konkluzji. Niestety raporty mają wiele nieścisłości. Jak zawsze ma pani rację. Czyli według pani, jak to wyglądało? Najpierw 13 września powraca oddział, który markował odejście całości sił. Ale w teren wychodzą 3 drużyny, które mają zorganizować dla wojska i dla zaproszonych gości żywność. O właśnie. Chciałbym dokładnie wiedzieć, gdzie poszli, co zdobyli. Już panu mówię. Jedzenie przywieźli. A z panią to taka rozmowa. Jak patrzę po tych meldunkach, to bardziej interesuje mnie, w jakich okolicznościach polegli żołnierze ze zgrupowania mariańskiego. Jak to polegli? Kiedy? W której drużynie byli? Dlaczego? Ja o tym nie wiem. Bo zajmuje się pan mniej istotnymi szczegółami. Wieczny odpoczynek racz dać im, panie. Światłość wiekuiste niechaj im świeci. Amen. Ciała ułożone na wozie. Wszystko przygotowane. Ubezpieczenie przednie już poszło? Tak jest. No to i na nas czas. Wracamy na wykus. Powiecie mi wreszcie, jak oni zginęli? Nic nie wiem. Na patrolach ciągle jestem. Jak zgrupowanie mariańskiego szło na wykus, to zostało tutaj 6 żołnierzy. Mieli przypilnować wypieku chleba, a potem przewieźć go do obozowiska. Tutaj? To znaczy, gdzie oni zostali? Zostali w Kobiałkach. To malutka wieś niedaleko od Pawłowa. 5 było w domu, a jadło obiad, a jeden pilnował broni zostawionej w stodole. No i był jednocześnie na ubezpieczeniu. Trochę to było ryzykowne. To zostawienie broni w stodole. We wsi u sołtysa byli Niemcy. I partyzanci o tym wiedzieli, no ale wszystko było pod kontrolą. No to faktycznie ryzykowne zachowanie. Ostatecznie stojący na warcie kozak zauważył niebezpieczeństwo. Ale to prawdopodobnie z przeciwnej strony nadjechała inna grupa Niemców. I doszło do walki. A resztę znasz. 2 zabitych i 1 ranny. W walce polegli Józef Dziublin, kozak, i Adam Pytlakowski, pseudonim Adaś. Ciała poległych zabrali z wioski żołnierze z drużyny ochrony Ponurego. To oni odnaleźli także rannego Rysia. Wszystkich odwieźli do partyzanckiego obozu, gdzie jeszcze tego samego dnia zorganizowano pogrzeb. No dobrze. Wytłumaczyła mi pani wydarzenia z 13 i 14 września. I co dalej? Dalej to trzeba uporządkować meldunki i składać te cegiełki w jedną całość. Samo się nie zrobi. O proszę, już mam. Wieczorem, 15 września, w teren wysłano kilka, a może kilkanaście patroli. Każdy był w sile 1+10. Poszli w różnych kierunkach. Pewnie mieli sprawdzić, gdzie są Niemcy. Ma pan rację, ale mam lepszą wiadomość. Niech pani czyta. W kierunku miejscowości Śniadka i Tarczek, to w okolicach Bodzentyna, poszła drużyna Jana Wojtasiewicza, pseudonim Janusz. Mieli zorganizować żywność i zasięgnąć informacji u zaprzyjaźnionych leśników. No ale mnie pani zaskoczyła. Wprost wbiło mnie w krzesło. Niech pan nie żartuje, tylko pozwoli skończyć. Już milczę, już się nie odzywam.
czekam na sensację. Przebywając w Bronowicach, partyzanci dowiedzieli się, że 14 września Niemcy nakazali wstrzymać wszelkie prace leśne w nadleśnictwie Siekierno. O kurcze pieczone! To faktycznie sensacja! Niemiecka maszyna wojenna skrupulatnie dawała informację, że na jakimś terenie coś się będzie działo. Taki drobiazg, ale wyłowiony z natłoku innych. No dobrze, miała pani rację. Gratuluję i przepraszam za to naśmiewanie. No dobrze, już dobrze. Wróćmy do raportów, bo ta drużyna nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. 25, 26, 27. Sznur tych samochodów się nie skończy. To tylko na drodze z Radkowic na Tarczyk. Pewnie tak samo jest na innych. 28, 29, 30, nie, ja już nie mogę. Oczy mnie bolą od przyglądania się w te światła ciężarówek. Niech mnie ktoś zmieni. No to teraz ja. Liczymy tylko ciężarówki. A ileż kopów idzie wzdłuż drogi? Mrowie. 31, 32, 33 i 34. Więcej nie widzę. Może koniec? Niemożliwe. Zaraz pojawią się kolejne. To nie wróży nic dobrego. Ta cała masa niemieckiego wojska jedzie przeciwko nam. No, miałeś rację. 35, 36, 37. A to co? To gdzieś od Radkowic. Tam na rozpoznanie poszła drużyna Kruka. Pewnie zobaczyli to samo co my i ostrzelali szkopów. Rozumie pan niemiecki zamysł? Bo ja przyznaję, jakoś się pogubiłam. Gdy pani czytała raport, ja sprawdzałem wszystko na mapie. Proszę popatrzeć. Tu, od południowej strony lasów siekierzyńsko-ratajskich, stanowiska zajęła niemiecka piechota. Od resztek Michniowa przez, o tutaj, Siekierno, Radkowice, Porzepin. To olbrzymi teren. Stąd potrzeba im tysięcy żołnierzy, którzy obsadzą szczelną linią wszystkie wyjścia z lasów. Ale po co? Inne siły niemieckiej obławy wejdą do lasu od strony Mostek, Krzyżowej Woli, ale też pewnie z innych kierunków. Generalnie od strony północnej wejdą do lasu i ich zadaniem będzie wypchnięcie partyzantów wprost pod lufy tych, którzy zajmują stanowiska na jego skraju. Jeszcze w nocy partyzanckie patrole powróciły do obozowiska i złożyły raporty. Na ich podstawie Ponury miał w miarę dobry obraz sytuacji i uznał, że w tych okolicznościach lepiej będzie pozostać w lesie i wciągnąć Niemców w zasadzkę. Doskonała znajomość kompleksu pozwoliła na wybór odpowiedniego miejsca. Wydano rozkazy. Patrole zwiadu konnego rozjechały się po lesie, ściągając ubezpieczenia. Około godziny 10 uformowała się partyzancka kolumna, która ruszyła w kierunku uroczyska Barwinek. Zgrupowanie AK pozostawiało wyraźny ślad na leśnej dróżce. Powiem wam tak. Szacunek dla tych, co podpowiedzieli Ponuremu to miejsce. Na zasadzkę wyśmienite. Ten tor kolejki daje nam osłonę. A jak Niemcy wyjdą na łąki, to będziemy ich mieli jak na patelni. Hola, hola, drogi panie. To nie nasyp kolejki. No co ty opowiadasz? Tak wszyscy mówią, że to dawna kolejka. Nie znają się. Kolejka faktycznie tu była, ale kawałek stąd. Tak zwana Belgijka, bo jakaś firma z Belgii ją zbudowała. Mieli ciąć lasy, ale coś poszło nie tak i jeszcze kilka lat przed wojną kontrakt rozwiązano. A pal sześć Belgów. To na czym my leżymy? To taki rów graniczny, a kolejka jest kawałek stąd. I czego to się człowiek nie dowie, czekając na Niemców? A przy okazji, jak już wszystko wiecie, to jak jest przygotowana zasadzka? Od prawej strony stanowiska zajmuje zgrupowanie Nurta. On sam jest przy ciężkim karabinie maszynowym. No tam, gdzie celowniczym jest Gołąbek. Akcję rozpocznie seria na rozkaz Nurta. W pierwszej linii jest też zgrupowanie Robota i u nich jest ciężki karabin maszynowy. Aha, i zasiliło ich kilku ludzi z oddziału ochrony radiostacji, którym dowodzi Jacek. Za pierwszą linią usytuowano tabory, dowództwo, służby sanitarne i wszystkich gości, którzy przybyli do partyzanckiego obozowiska na uroczystość. Tyłów strzegło zgrupowanie Mariańskiego oraz reszta oddziału Jacka. Podczas walki był tam także zwiad konny, ale zanim do niej doszło, konni patrolowali teren.
To oni zameldowali Ponuremu, że nadciągają oddziały obławy. Śladem partyzantów posuwał się Ostlegion, żandarmeria i Wehrmacht. Okupanci szli prosto na partyzanckie stanowiska. Idą psie juchy, a w lesie cicho, jakby się ktoś powiesił. Faktycznie, cisza jest straszna. Chyba nawet ptaki ucichły. Zwierzyna to zawsze wyczuwa niebezpieczeństwo. Lepiej, żeby szkopy nie wyczuły. Ja jednego mam już na muszce karabinu. Tylko uważaj, żebyś nie strzelił, bo ci dowódca łeb urwie. Pierwsza ma być seria z CKM. Pamiętam, ale ręce i tak świerzbią. Chyba zaraz zaczniemy. Szkopy są jakieś 50 metrów od nas. Ja nie mogę, ale łomot. Wszystkie lupy grają. Arkeny. Pistolety maszynowe, zwykłe karabiny. Wszystko, co mamy. Szkopy padają jak łan z Boża. Nieważne, czy Niemiec, czy Sowiet w niemieckiej służbie. Kule nie wybierają. Patrzcie! Patrzcie! Chcą się poddać! Podnoszą łapy do góry. Tere, fere. Zobacz. Niektórzy dalej strzelają. Faktycznie. Nie ma co się bawić w dyplomację. Ognia, chłopcy! Kilkudziesięciominutowy ostrzał rozbił niemieckie oddziały, które znalazły się w zasięgu partyzanckiej broni. Pozostałe siły obławy cofnęły się i zniknęły z pola widzenia. Nikt nie wiedział, jaki był niemiecki plan na dalszą walkę, stąd Ponury nie zezwolił na wyjście partyzantów z osłoniętych stanowisk. Nie zebrano broni sprzed pola. Chwilę po zakończeniu strzelaniny partyzanci usłyszeli rozkaz nakazujący im wycofanie się. Niedługo później poszczególne zgrupowania odeszły w różnych kierunkach, wymykając się z kleszczy obławy. A niemieckie straty? Poległo bądź zostało rannych około 100 żołnierzy z obławy, ale dane z meldunków i wspomnień są na ten temat rozbieżne. Wysłuchali Państwo słuchowiska Radia Kielce Obrazy wojennych zdarzeń. Scenariusz i reżyseria Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Mirosław Bieliński, Krzysztof Grabowski, Ewelina Gronowska, Przemysław Predygier, Adrian Wajda oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła.